blokowanie prawicowych przekazów w internecie, podczas gdy większość mass mediów zdominowana jest przez lewactwo, wymusi alternatywne rozwiązania, co w dobie zaawansowanych technologii nie powinno przedstawiać większych trudności. Irytujący jest fakt, że w sytuacji, gdy lewactwo kontroluje prawie wszystkie środki przekazu, dziedziny kultury, sądownictwo i kampusy, nie znalazł się dosłownie nikt przewidujący, że zamordyzm ogarnie też Dolinę Krzemową. Pokazuje to, jak dalece steroryzowani są ludzie o poglądach prawicowych, którzy w zakamarkach tych instytucji też zapewne gdzieś tam są przyczajeni. W tych okolicznościach konieczne będzie nie tylko stworzenie nowych platform przekazu, lecz także całkowite przestawienie dotychczasowej mentalności i narracji. Zamiast robić za ofiary zaszczuwania lewactwa, gonić tę przypadłość do oporu. Najpierw jednak trzeba będzie załatwić nowe platformy, bo inaczej pozostaną nam już tylko serwery Putina.